Obecnie w październiku kwitnie w lipcu i sierpniu, kwiaty lotosu nadal zachowują silną witalność. Nawet w śnieżną, mroźną zimę te kwiaty lotosu przetrwa w środowisku naturalnym. Ziemia uprawna pod uprawę ryżu zwykle ma dużo wilgoci. Dlatego tworzenie dobrych stawów jest łatwe wykonywać w tych sprzyjających warunkach środowiskowych. Znajduje się w mieście Sichang. Park rozrywki lotos są dobrze umiejscowione z różnymi rodzajami kwiatów lotosu. W przyszłości, komponując miejsce przyjazne dla środowiska, park ten będzie miał możliwość rozwoju. Zwłaszcza, duże i małe obiekty o harmonijnym wyglądzie są położone ze stawem, gdzie w tle rosną kwiaty lotosu. Lotos i rośliny wieloletnie z rodzaju lotus. Lilie wodne mają liście przyczepione do wody, podczas gdy kwiaty lotosu mają łodygi wystające ponad wodę i unoszące się w powietrzu liście w powietrzu. Kwiat pochodzący z Indii. Kiedy myślisz o lotosie, łatwo o nim pomyśleć. Jak roślina wodna unosząca się na stawie, ale w rzeczywistości rośnie w błocie pola ryżowe i bagna. Używa się go nie tylko do celów ozdobnych, ale także jadalnych i leczniczych. Celów, dlatego łodyga korzenia lotosu, korzeń lotosu, jest często używana jako żywność w Korei. Z tego powodu czasami, gdy wybierasz się latem na obszary wiejskie, można znaleźć miejsca, gdzie zamiast ryżu w dużych ilościach uprawia się kwiaty lotosu. Kwiaty są piękne i pachnące. Dlatego często odbywają się festiwale lotosu. Często mylona jest z liliami wodnymi, które pochodzą z Egiptu, ale ich rozróżnienie jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Liście kwiatów lotosu wystają ponad wodę, ale liście lilii wodnych trzymaj się blisko wody. Według standardów akademickich lotos, Nelambo, i lilia wodna, Nymphaea, są zupełnie odmienne od poziomu klasowego. Lotos pochodzi z rodziny lotus z rzędu Protea. Podobnie jak lilia wodna z rodziny lilia z rzędu Protea. Fakt ten został ujawniony w 1995 roku. Pod względem filogenezy lotos jest bliżej makadamia niż lilia wodna i jest bliżej babki lancetowatej jako istniejący gatunek rośliny. Kolory są różne. Nazywa się je różowym lotosem, białym lotosem, żółtym lotosem i niebieskim lotosem, ale w rzeczywistości są bliższe fioletowi. Liście lotosu mają właściwość odpychania wody, więc kiedy woda deszczowa napełni się do pewnego stopnia, opadnie. Nie zamoczy się też błotnistą wodą, a naukowcy zbadali tę strukturę z liści lotosu, które mają te właściwości, do tworzenia zastaw stołowych i obrusów, która nigdy nie zamoknie. Zwykły liść lotosu jest wystarczająco duży, aby zakryć twarz człowieka, ale lotos liściasty, który szybko urósł, może przekroczyć wzrost człowieka nawet po wyjęciu z wody, a liście są na tyle duże, że można ich używać jako parasola. Oczywiście trzeba iść nad wodę, żeby zerwać liście lotosu, ale w deszczowe dni woda podnosi się, co utrudnia faktyczne korzystanie z nich. Jako parasole. Czasami ludzie mówią, że widzieli liście lotosu rosnące na ziemi, ale jest bardzo prawdopodobne, że pomylono je z taro.